była bardzo pozytywna. Nie ma największych uwag, za wyjątkiem oczywiście jest biurek fryzjera. Natomiast ten element nas nie zaskoczył. Byliśmy przygotowani na to, że ten zawodnik kilka z biurek nam, że tak powiem, zbierze, kilka biurek z nam dobręczy. Natomiast my mamy sporo uwag do siebie, jeżeli chodzi o grę w ofensywie. Graliśmy się bardzo nieskutecznie. Właściwie wszyscy zawodnicy, którzy decydują o naszej wystawie w ataku, z dystansu na prawo dzisiaj nie spisali się. Także to jest w mojej opinii przyczyna tego, że dzisiaj schodzimy tylko pokonani z parkietu. Pozostaje tylko pogratulować drużynie na dobrego początku sezonu i życzyć wszystkiego najlepszego. Co mogę powiedzieć o meczu? Zdecydowanie, jeśli spojrzymy statystykę, rzucała się nasz procent rzutów z gry. Nie możemy tak grać, tym bardziej, że stawiamy na atak, nie ukrywajmy tego, i 30% bodajże rzutów za 2 i za 3 to jest procent dramatyczny. Uważam, że to i zbiórki dołożyły się do tego, że przegraliśmy dzisiejszy mecz. Miejmy nadzieję, że następny występ będą lepsze. Dziękuję. Witam serdecznie. Tak jak się można było spodziewać, pierwsze mecze w sezonie to są takie mecze jak dzisiejszy, że dominuje zdecydowanie obrona, w ataku jeszcze jest dużo niedociągnięć. I tak ten mecz wygląda. Myślę, że trzecia kwarta w obronie, w naszym wykonaniu zadecydowała o zwycięstwie i dostaliśmy to, czego chcieliśmy od Majka czy od Kevina, że zdominowaliśmy deskę zwłaszcza naszą deskę. I to był klucz, że w drugiej połowie nie pozwoliliśmy Dąbrowie podawiać zbyt dużo ataków. Na pewno martwią straty, zwłaszcza w tych ostatnich 3 minutach, gdzie tego było za dużo, ale okres przygotowawczy jest bardzo krótki, bo 7 tygodni i nie wszystko da się dopracować. Także to dla nas jest sygnał, że przez najbliższe tydzień czy dwa musimy popracować nad końcówkami meczu i na tym się będziemy skupiać. Myślę, że duże brawa dla chłopaków, bo ekipa z Dąbrowy przez fachowców jest uważana jako czarny koń tych rozgrywek. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo dla nas dobra sytuacja, że z Dąbrową na dzień dobry otworzyliśmy sezon zwycięstwem i teraz trzeba dalej pracować i myśleć już o następnych meczach. Myślę, że jeszcze raz duże słowo uznania dla chłopaków, bo był bardzo ciężki fizyczny mecz. Sami Państwo widzieli, że to jest Dąbrowy pod koszem. Duzi zawodnicy musieli się mocno napracować. Także jeszcze raz gratulacje i dzisiaj się pocieszymy, od jutra już myślimy o następnym meczu z Asseco. Dziękuję. I think we played great defense. I think that's what helped us in the game. That's what let us win the game. I mean, we could have won by more, we just didn't close the game out right. We missed a few shots that we usually make. I mean, but our core and Coach Preach is defense. So as long as we play defense, defense and rebound, I think we'll continue to be teams the way we should, and other shots will fall, offense will come for us. So I just think we play great team defense, and that's what allowed us to win. Jak podsumowując całą wypowiedź Majka, to drużyna grała bardzo dobrą grę defensywną. Zbiórki na tablicach, czy zbiórki Majka na tablicy sprawiły to, że dzisiejsza wygrana Bogdana stała się faktem i przede wszystkim grali bardzo dobrze, jeśli chodzi o grę defensywną. To tyle. Macie Państwo pytania? Pytanie do trenera Krysiewicza. Chciałem się zapytać o słabszą dzisiaj postawę Jarosława Zyskowskiego. 7 prób rzutów, 7 nietrafionych, nawet nie próbował oddać dzisiaj rzutu za łuku. Czym to dzisiaj było spowodowane? Ja bym specjalnie się tym nie przejmował. Znam Zyzia bardzo dobrze i wiem, jaką ma silną psychikę. Zdarzył mu się mecz pierwszy w nowym otoczeniu jako gospodarz na tej sali. Być może gdzieś nie wytrzymał tego mentalnie, ale myślę, że pokazał przed sezonem, że nie powinno być żadnego problemu. Zdarzył się dzisiaj słabszy mecz, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, ale pracował mocno w obronie i nie robiłbym z tego jakiegoś większego problemu. Myślę, że następne mecze będzie zdecydowanie lepiej. I pytanie do Michaela.
Dziękuję bardzo za dobry mecz. Pierwszy mecz w polskiej lidze. Pierwsze double-double, 20 punktów, 12 zbiórek. Powiedz, jak się grało przy tej publiczności, która cię wypełnia szczelnie naszą halę. I heard about the fans before and they said that the fans were great, probably the best in the league, and they showed it tonight. I mean, they kept us going from the beginning, and I think that type of atmosphere for any team gives you energy and it keeps you going, and you want to play even better for them, you know? I mean, for yourself too, but for the fans, because it gives you that extra edge and a home court advantage. Mike powiedział, że słyszał wcześniej od kolegów, że kibice w Kutnie są prawdopodobnie najlepszymi kibicami w Polsce, że to motywuje go do gry i nie tylko do gry. I to, że kibice przychodzą i tak kibicują, to dla nas, jako, dla niego jako dla zawodnika i dla drużyny to jest wielkie wartość dodana. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.